To, moi drodzy, jest wyzwanie. Niektórzy mówią mi, że podziwiają nas sposób, w jaki my podróżujemy. Nie, my podróżujemy bardzo wygodnie i w bardzo prosty sposób. To, słuchajcie, to jest naprawdę wyzwanie, w taki sposób podróżować. Ja jestem pełna szacunku, naprawdę. Gdzie my się tu zatrzymamy, nie? Nie, no tak podejdziemy, bo tam droga w dół jest. Jeszcze chodź, zobaczymy, co tu chodzi. Dobra, tu zaparkuj i pójdziemy obadać. Bo tu są dwa wodospady, więc jeden jest do góry od tego miejsca, jeden jest w górę, drugi jest w dół. No to idziemy na penetrację terenu. Niedźwiedź sprawdza zimność wody. Zimna woda. Jak? Zimna? Nie, majka. No to dobrze. Niedźwiedź narzeka, że nad morzem woda jest za ciepła. Chodź tu, pies, teraz. To ty idź pierwszy, ja zobaczę, czy się nie zawali. Och, jacyś turyści tam idą. On taki trochę ten mostek, muszę wam powiedzieć. Naprawdę, to dla odważnych. Ale spoko. Thank you. Hello. O, to miejscowi turyści, tam sobie jeszcze idą, inni. Mają ręczniki. Hello. Hello. Hi. Fajnie, wiecie? Super. Tak w lesie chłodek jest i zielono, zielono. My bardzo tęskniliśmy już za zielenią. Wiecie, w Iranie, to tam wiecie jak w Iranie. Chociaż nie cały Iran jest pustynią, tak jak często ludziom się wydaje, ale zresztą to wszystko wam pokażę w serii z Iranu. Będzie, ale mam bardzo dużo materiałów i jak podróżujemy, to nie mam czasu i mam taki plan, że przysiądę i zrobię. Jak zrobię, to będzie. Póki co jesteśmy w Grecji. Droga idzie tam do góry. Tutaj podbudowane są takie stopnie. O!
fajna ta ścieżka, lubię takie miejsce. No i jest. Tutaj się chowa ze drzewkami. Zaraz tam zejdę na dół. O. No fajny. Wow. Coś w stylu jak nasza szklarska poręba. Tutaj jaki fajny basenik do kąpania się jest. Rewelacyjny. Fajna czysta woda. Idziemy obcykać ten drugi wodospad. Koniec drogi. Tak więc tu jest taki malutki, malutki. Nie, może tam trzeba przejść dalej. Mi się wydaje, że tam dalej jest jeszcze. Tylko jak tu przejść? No ciężko. O, ta to by przeszła, kurczę. Kozica nasza. Turyści czasem się przydają, bo tam się właśnie wyłoniła hobitka i idzie druga. I teraz zauważyłam, o widzicie, idzie tutaj pani. I zauważyłam, że tam jest po prostu ścieżka. Tam jest, tam o, barierka. Czyli trzeba przejść na drugą stronę, żeby zobaczyć ten wodospad, bo on jest tam. Ja widzę, jest załamanie. Tutaj jest taki fajny placyk, to zaraz tutaj zjedziemy w dół, staniemy, nikomu nie będziemy przeszkadzać i zostaniemy na noc, dwie, może trzy, zobaczy się. Tak więc domek stoi, Bella stoi już, czeka, bo wie, że będziemy szli, a już żeśmy wskoczyli w stroje, zaraz idziemy pluskać się tam. Chata stoi, a Bella stoi
niedźwiedź siedzi. Tak więc bardzo fajne miejsce, polecam i fajna odmiana też, a nie ciągle plaża i plaża. Nie, ja uwielbiam plażę i ja mogę być nad morzem cały czas, ale są osoby takie jak niedźwiedź, które no, nie lubią morza aż tak bardzo i fajnie wtedy sobie urozmaicić pobyt i właśnie pobyć trochę tu, trochę tam. Cieszysz się, że pada? Kurwa! Kiedy u nas przestanie padać? A u nas właśnie zaczęło! Ale już jasno się robi, Maj. Bad news. Niedźwiedź się strasznie stęsknił za deszczem. Tylko to słońce i plaża, i słońce i plaża. Straszna męka. W końcu leje! Jak w Anglii! At fucking last! Yes, let's drink to that! Na zdrowie! I wiecie co? Wcale nie jest nam smutno, że pada. Właśnie często się ludzie nas pytają albo zastanawiają, a co, jak jest zła pogoda? No jest, jaka jest, pogoda jest nie pięknie. Jest... Deszcz też ma swój urok. O ile nie ma wichury, nie? Bo wtedy to często walczymy o przetrwanie. Ale jak tak sobie po prostu tylko pada, nam na głowę nie pada, znaczy mamy mokre głowy, bo byliśmy się wykąpać, ale na głowę nie pada, ciuchy można coś tam założyć na siebie i no, jest czas na małe co nieco. Tak więc czemu nie? Jest fajnie. Właśnie w takim... Ogrzewanie tu sobie chyba się rozgrzeje. Na 10 minut. Nie tak jakbym intencjonował zawsze z tym ogrzewaniem, kurczę. Ogrzewanie ze starej kości musi grzać. Pewnie, pewnie. Nie. I wiecie, właśnie tak sobie myślę, że jak w takim normalnym życiu się chodzi do pracy i tak dalej, to człowiek nawet nie ma czasu się zatrzymać, bo jesteś w pracy i tam pada, nawet nieraz nie zauważy, że akurat pada deszcz, czy się zmieniła pogoda. A my po prostu żyjemy razem z pogodą, jakby, wiecie, robimy rzeczy w zależności od tego, jaka jest pogoda. I teraz chill po prostu. Teraz sobie chwilę posiedzimy i pooglądamy deszcz. No i pięknie wyszło. Dodam sobie trochę jogurtu. No, spadaj. O.
I jeszcze mówiłam już Wam o tym syropie, nie? Z granatów. On taki fajny jest, kwaskowy. No pięknie. No jak to może nie smakować? Idziemy na wycieczkę w poszukiwaniu internetu, bo tutaj w ogóle nie ma, a ja muszę wysłać maila dzisiaj i tam niedźwiedź też sobie chce sprawdzić wiadomości, więc idziemy do góry szukać internetu. Idziemy w poszukiwaniu intranetu. A telefon wziąłeś? Masz? Nie, zapomniałem, kurwa. Zawsze żartuję po prostu. O, pies się cieszy. Robimy spacer. Nie ma? No i mamy. No i jest. Tak, tak, tak. I te śrubki, które się potrzeba je tam smarować. To co mi dałeś. A nie, to już jest całe rozpierdolone. Niedźwiedź rozmawia ze swoim mechanikiem, bo szykuje się parę zmian w złomku i teraz on zamawia różne części, które nam ten mechanik przywiezie do Polski i tam będzie wymiana. Tak więc wszystko oczywiście Wam pokażemy w swoim czasie. Jak resory robił, to zakładał. Już on dokładał resory, nie? No. No, to wszystkie poletka ogarnięte, wszystko załatwione. Idziemy z powrotem do dziury i będziemy cieszyć się naturą i spokojem. Wczoraj wieczorem przyjechał tutaj sympatyczny pan. Zapytał się, czy może rozłożyć namiot. Chciałam nagrać i pokazać, ale właśnie złożył. Nie szkodzi. Pan podróżuje rowerem i jest z Francji. Bonjour. I wanted to record your tents and everything, and I was too late. Right, because when I before breakfast, when I'm just waking, I like to. Aha, quickly, yeah, put it down. Okay, you were very, very quick. Did you have a good night? Yeah, very good. Aha. Because of water and birds. Aha. Yes. You? Do of course. Yeah. Of course. Do you want tea or coffee? Yeah, okay. Okay, so come on over. A trochę jest wcześnie. Popijamy herbatkę i kawę. I pogadamy troszeczkę, tak? So what's your name? Aurélien. Aurélien. And where are you from? I'm from France, from Limoges in France, in the center, between Bordeaux and Clermont-Ferrand. Okay. I have no idea where it is. Porcelaine de Limoges is famous somewhere. I will have a look at the map, study the map. Like, why don't you show me your bike? Okay, let's go over and see the bike. It's drying, so... Yeah, the tent is drying. A suszy się tutaj namiot w tej chwili i ciuchy i wszystko. There is a bike. A pod spodem jest rower. There is a bike and there is a... Is it a special kind of bike? Just a strong bike for long travel. Aha. It's French bike. Mm-hmm. New brand. And nothing special. Nothing special. Did you have it before or did you buy it? I bought it 1 year before to test it on a 1 week travel. Uh-huh. And to feel if it's okay to feel to go long travel. Okay. And between both I changed some parts to be more comfortable. Uh-huh. Okay, I'm sorry. So how long do you travel now? 3 months and a half. 3 months and a half. And what is the plan? To Loire-Valais, because my mother lives there. So I went to Loire-Valais, Angers. And we with my mother, we went from Saumur to Orléans. She came with me by bike. It's very, very nice. Your mother? My mother. She's 69. 69? Yes. And she went with you on a bike? Yeah, during 4 days.
Wow. To Orléans, and then I continue Lyon, south of Grenoble, I cross the Alps. Oh. And Torino, Milano, Bologna, Firenze. Poly, Italy. Wait, Roma, Napoli, crazy. Crazy. Napoli, I know, I've been there. You went? And it is crazy. By boat from Brindisi to Igoumenitsa. And continue Saloniki. Ej, słuchajcie, patrzcie, on ma taką fajną mapę i sobie na tej mapie rysuje swoją trasę. Tylko ta trasa, my już jesteśmy po drugiej stronie Grecji, o tutaj, więc musi tam dorysować kreseczkę, no ale nie szkodzi, fajny pomysł. Super, I really like it. So, Istanbul, Istanbul, Turkey, Georgia, and then Georgia, I don't know, maybe Armenia, a bit of Iran, maybe. I would like to see the Mer Caspio, Mer Caspian. It's an Italian map, so so everything is right and strange. So, well, I would like to see Mar Caspian, so maybe a bit of Iran, I don't know. And come back through for Poti to Varna, there is a boat here. A bit close of war. Yes, so yes, there is a boat, a ferry. A ferry boat, and come back, Lomsa. I should visit Germany, I didn't go. And and go to my visit my brother, or maybe by train Turkey, and then by bike. I don't know. Like, what did you used to do before? Before, my job is civil engineer for electricity company. I have to take care of dams. And well, and voilà, and it's a one-year break, one-year break. So I have to go back to work the 2 of January, next one. But it's okay, it will be winter, it will be cold, it will be nice to meet my colleagues and family. Nice. And go back. Voilà, and Każdy robi ten błąd na początku, że jak się pakuje, to bierze trochę za dużo rzeczy. I tu właśnie jeszcze gadamy, że na początku jego rower ważył 65 kg i to było dla niego za dużo, bo jak trzeba było wjechać pod górkę, to po prostu no, nie dawał rady, nie? Ciekawe, czego się pozbył. For example, an hamak. I had an hamak. Aha, hamak. So it's nice, but it's like 500 grams. Just for rest sometimes, so now I put off camera. I had a very good camera, but it was everything like 1 kilo. So I camera. I have a good phone to take pictures. So, and I had nice clothes, you know, for Saturday night, like nice. It was. I wanted to keep it because I had to understand that I'm not more a normal guy. I'm a cyclist, so I left it. I left many. Qu'est-ce que j'ai enlevé d'autre? I don't remember. But okay. Mainly, but yeah, small camera, hammock, clothes. And strange, well, some other things, whatever. And yeah. I had to select. I took everything in the rooms I was, and everything. Comme ça. Do I need this? Yes. But do I really need this? Yes. Really. So it was two. What I need, what I really need. I and see. Then I had to put off everything I need. Just what I really need. yeah. But it's a good exercise. And still, still I have things I don't use. For example, I have a fire to cook with fire, you know, a small one. But I keep it because I really like. It's 500 grams. But one time I was alone. I was a bit tired. It was cold. Everything was. And I just make a fire, and I played music, and night was nice. So I keep my fire. I don't know the cook, and I think I will use it in Turkey maybe. Yes. So I have the. It could be lighter. I had a book, a big book. It was 600 grams.
It's funny how you weigh everything. But I didn't weigh at the beginning, but you have to, because the bike is, if the bike is 70 kilos, you just can't leave your house. Uh-huh. Climb the first hill. So I had to, yeah, I weigh everything, but my accordion is 2.50 kilos. Two yes. kilo and a half. You promised me to play there, accordion. Okay, we will have. So if I weigh everything, but I have some things. yeah, but it could be lighter. But it's today heavy because I have my winter clothes, like skiing clothes, and I have my summer clothes. So I have, for example, two days ago it was 35, but I have big gloves, I have skiing, I have everything, so it's heavy. Słuchajcie, ale fajnie właśnie z kimś pogadać, bo te rzeczy, które pan tutaj zostawił, to są dokładnie te same rzeczy, które my żeśmy zostawili. My mieliśmy hamak, ja miałam też duży aparat, który stwierdziłam, że po prostu w ogóle nie używam i zajmuje tylko miejsce i waży niepotrzebnie. No i ciuchy, no wiadomo. Ciuchów już żeśmy trochę się pozbyli po drodze i jeszcze będziemy odchudzać, bo właśnie wydaje ci się, że będziesz potrzebował rzeczy, że może ktoś cię zaprosi, trzeba będzie gdzieś wyjść czy coś tam, a dupa, w ogóle tego nie potrzebujesz. Nawet jak cię ktoś zaprosi, to coś tam na siebie włożysz i po prostu nie potrzeba ci tych rzeczy, więc wiele rzeczy się weryfikuje w trakcie po prostu podróżowania. Chcemy mieć rzeczy, które są może nie tak bardzo przydatne, ale no, ale lubimy je mieć i chcemy ze sobą zabrać things. Okay, like you can put it over there, I think. Yes, yeah, go on. Make a space. Yeah, it is. Yes, don't worry. Tam nie ma nic dla ciebie, Bella. Nie. A ja nie mogę mu po. Aha. This is present. Aha, souvenir. Oh. Nasze gary. Don't worry. Like put it wherever. Hello. Gloves. This is only gloves. Aha. Hello, this is Evola. Evola. No piękny. Piękny, ale jaki ładny. Śliczny jest. Aha. No fajny taki malutki. Osh. Is it okay? It's okay. For the moment it's okay. No, it's okay. I'm Tikula. Bon, voilà. You can play on the street and make money. Yeah, maybe. Yeah, you should try it. So this is a diatonic accordion. Diatonic is the smallest. It's a real one. It's not a tiny. It's a real one. This is the right size of this, yes? Yeah, it's a, mm-hmm. a small one, but it's real. It's not mm-hmm. for children or I mean. Uh-huh. It's morning. Ładnie grał, a ja zacznę przygotowywać śniadanie. Yes, so here you are. No, forget, like, leave it. Eh, merci. Comment c'est? You're welcome. Thank you. And in Polish? Dziękuję. Dziękuję. Ah oui, dziękuję. C'est vrai. Dziękuję.
Aurelien nam tu jeszcze powiedział, słuchajcie, o takiej stronie, tak jak jest couchsurfing już tam po angielsku, dla tych, którzy podróżują z plecakiem i szukają właśnie noclegu, to ci, którzy podróżują na rowerach, też mają taką swoją stronkę i tam sobie znajdują noclegi. I ja też w opisie oczywiście tam wstawię. I on miał właśnie taką panią z Polski, słuchajcie, która do niego kiedyś przyjechała na noc, do tego domu we Francji, który on ma. I posłuchajcie, jaka fajna historia. So every year it's like 2-3 people I host. And 4 years ago I host a Polish girl. Really? She was 18, very young, very. And she was riding a bike, mountain bike, a small mountain bike with a baby seat at the rear for her backpack. Backpack. And she was coming from Scotland and going to Compostela. Wow. She wasn't religious, and she came. She just came one night in my house with a small bike. Hello, come on. We visited the forest. She showed me, she had association, she helps called Panda 2000, quelque chose. And the day after she left, but for me it was during my work week, you know, I was only thinking about my homework and she was like oxygen up, you know, so light, so she very smiley, she came, everything was good, very incredible. Like 18 years old, 18, 19. Wiecie co, a jeszcze mi się teraz przypomniało, właśnie mówiąc o tych apkach, że jest też taka aplikacja zawsze mam jakieś zaniki pamięci, to taka strona internetowa, może też jest aplikacja, nie wiem, Home Exchange, i my w ten sposób żeśmy pojechali do Australii i potem ja jeszcze byłam na Majorce. To polega na tym, że wymieniasz się domami, czyli ktoś przyjeżdża do twojego domu czy tam mieszkania, a ty jedziesz do czyjegoś domu czy mieszkania i tam po prostu tworzysz sobie swój profil, wrzucasz zdjęcia, mówisz trochę tam o sobie i o tym swoim domu i mówisz, kiedy jest ten dom dostępny i gdzie chciałbyś jechać, i potem wymieniasz się wiadomościami i właśnie w ten sposób można sobie gdzieś pojechać. Wiecie, kupisz tylko bilet, a poleciliśmy samolotem i heja, tak więc polecam. Link oczywiście będzie w opisie. What is the most difficult, like when you travel this way, what makes it challenging? I think the most challenging is to climb. To climb. To climb. Because everything is quite, it's not so hard, but to climb sometimes it's, you need to be sure you want to make this travel, because when it's like 2 days ago 35 degrees, the bike with everything it's 55 kilos, and so to climb for me it's the hardest, but everything else it's nice, there is no... Okay, no problems with weather? With weather, when it's raining, no, what do you do? No, because I have time, so when I see the clouds, I stop and I just let the storm pass. And when it's cold, I have a very good sleeping bag. When no weather, no problem. And we are in Greece, and I was in Italy, so there are buildings, there are restaurants, there are everything to find shelter. Yeah. Okay, then, so what is the best? What is the best? To be on the bike when it's slow downhill, nice landscape, nobody, just good weather, and sometimes I feel really, it's like I'm flying, really. But it's frequent. It's every week I have a moment where I'm like, it's really, really nice. Sensation, and moreover to discover countries, because I left my house, closed the door and left by bike, and I really like the slow way, you know, and to meet people, and traveling by bike is really nice to meet people,
It's really because when you arrived in the small village, no noise, no thing. Sometimes people didn't see you before you are here. It's very strange. Even the dogs sometimes they didn't hear me. Yes, so I pass and the dog was, oh, hey, you. So I really like this, and to, well, it's very nice to, maybe I think for people who are not able to I don't know the world, I think e-bike might be very, very nice also. When I'm older, I think I will travel by e-bike, because it's the same, it's very quiet, very... Uh-huh. For me, that's the best. And yeah, and you can stop everywhere. Even I stop sometimes on big roads, in a turn. It might be dangerous for car, but just because it's beautiful, I stop and... That's very nice. Uh-huh. And that's not possible with motorbike, with can stop everywhere. True, so true. But to climb, it's hard. There is always something. How do you deal with electricity? I mean, how do you charge your phone? And I don't know if you have other appliances you need to charge. I just have a phone. Most of the time, I load the phone in a coffee shop, or I like to go the morning to a coffee shop and load the telephone. It's like just 1 hour, it's enough. Yeah. So, and when I'm it's while camping, like as today, I have just in the front rear dynamo. Oh, so you can charge it with dynamo. So I can charge it. It's very, very slow. But okay. It's enough to have a small battery to continue and take pictures. Oh, cool. Well, it's good. We can charge your phone if you want. Okay. Don't even know how much, like, what pleasure it is for me. Because my father used to play accordion. Ah. So I'm always very sentimental about accordions, you know, so thank you so much. Hey, you're welcome. It's a pleasure for me to play. Yeah, it's been such a nice morning. Wow. No. With this is not beautiful. Oh. Rower już prawie spakowany. This is the only bag which it's leaking. It's coming here. He put it here. This one. Uh-huh. And nothing on the back. Okay, no, nothing. Do you like nothing and everything on the bike? Everything on the bike. Mm. To, moi drodzy, jest wyzwanie. Niektórzy mówią mi, że podziwiają nas sposób, w jaki my podróżujemy. Nie, my podróżujemy bardzo wygodnie i w bardzo prosty sposób. To, słuchajcie, to jest naprawdę wyzwanie, w taki sposób podróżować. Ja jestem pełna szacunku. Naprawdę, szacun. Okay. Thank you so much. It was lovely meeting you. And... Yeah. Dziękuję. Dziękuję. Pan się nauczył mówić dziękuję. Pięknie. Merci. Thank you. Thank you so much. Have a safe trip. Merci. We'll see you also. And take enjoy. Care. Thank take you. Care. Good Africa. If you go to Africa. No, we are. So enjoy. Ten dźwięk. Malaka. Patrz, uczysz się greckiego bardzo szybko. Jak to większość osób zaczynają od przekleństw. Malaka to... O, co wam będę mówić? Sprawdźcie sobie w słowniku. Polak nie kamel, pić musi. Nie pies? I dymka za dymkiem.